Zakupowe szaleństwo ogarnęło nas wszystkich. Sklepy różnych branż kuszą swoich klientów korzystnymi okazjami. Zapytaliśmy mieszkańców Bełchatowa, co sądzą oni na ten temat. Co to jest Black Friday? Co to jest Black Friday? No to jest taka... Matko, no to jest taki dzień, który był w Stanach, znaczy ogólnie wymyślili go chyba w Stanach. I wtedy są specjalne promocje w sklepach. Czarny piątek, mega wyprzedaże. No chyba to najbardziej się kojarzy z tym. Nie wiem, co to jest. No ja w moim wieku nie wiem dokładnie, co to jest. A z czym się pani to kojarzy? Czarny piątek. Z czymś tragicznym? Przepraszam, nie. Co to jest Black Friday? Nie mogę. Korzystałeś już z takiej wyprzedaży? Wiesz co, w Polsce nie korzystam z racji tego, że one w Polsce raczej nie funkcjonują przez to, że wydaje mi się, że sklepy po prostu podwyżają cenę, a później obniżają przed samym Black Friday. U nas w Polsce myślę, że to jest nierealne. Ludzie oszaleli, nie było nawet gdzie zaparkować. A czy pana też ogarnęło szaleństwo tych przecen? Nie. Nie wierzę do końca w te przeceny u nas. Myślę, że to jest w dużej mierze naciągane. Nie interesuje mnie to w ogóle. Nie mam czasu na to i uważam, że za dużo ludzi, także nie korzystam z takich. Black Friday, nie mogę wypowiedzieć, to bardzo nie rozumiem, co to oznacza. Nie? To jakby inflacja, tak? Najlepiej robić zakupy po okresie Bożego Narodzenia, Nowym Roku. Wtedy są chyba w Polsce największe promocje. Zawsze wychodzę z założenia, że ubrania na lato kupuje się w zimę, na zimę kupuje się na lato. Dzień dobry, co to jest Black Friday? Nie rozmawiam, przeceny. A jakie przeceny? Wszystkiego, co się da. A podobno bardzo duże są wyprzedaże, bo to ze Stanów. No nie wiem. Nie byłam, więc nie wiem. Nie chcę być bardzo filmowana. Proszę panią, ale przepraszam bardzo, za bardzo nie rozumiem, o co tutaj o, co to znaczy. Black Friday, czyli to takie szaleństwo w sklepach, przeceny, które zaadaptowało się w Polsce ze Stanów. Ale już... Proszę panią, bo teraz walkę jak Radia Maria słucham o wolne soboty, niedzielę, coś takiego? Nie, chodzi o przeceny w sklepach. Przeceny? Ale nie wiem, jak się mam wysłowić, czy to jest dobrze, czy źle. Znaczy, co pan o tym sądzi? O tych przecenach w sklepach? A przecenach, proszę panią. Finansowo źle stoję i nie mogę tak się wyrazić, no. O przecenach, nie? Aha. No też mówię, przeceny, jak to przykładowo, coś kosztuje z 1000 zł i by spadło na 100 zł, tak? Czy zauważył pan też takie przeceny tutaj u nas w Bełchatowie? No raczej nie, proszę panią, raczej nie zauważyłem, ale oglądam telewizję, Trójkę, NTL, Radomską, a wy jesteście, przepraszam, skąd? Nie wiem, ja nie jestem z Bełchatowa. Była pani na takich zakupach? Nie, jeszcze nie. Jeszcze, czyli zamierza pani? No zamierzam, może coś tam, no, na pewno. A z czym się to panu kojarzy? Nie wiem, z jakimś pechem. Czemu akurat z pechem? No po prostu czarny, no to tak przynosi jakiegoś pecha po prostu. A może coś z zakupami? Nie, raczej. Nic nie słyszałem. Czy panią też ogarnęło to szaleństwo? Nie, na szczęście nie. Jeszcze nie. A dlaczego na szczęście? No bo uważam, że to jest zbędny wydatek pieniędzy tak na szybko. Czy już się pani złapała na tę okazję? Nie byłam, bo byłam w pracy. Z wyprzedażą w Ameryce. O, bardzo dobrze. A słyszał pan o tym w Bełchatowie może? Nie. No nie wiem, tak w zasadzie nic, bo nie korzystamy. Chociaż nie, ja skorzystałem, tak, coś kupiłem sobie. Ale zupełnie przypadkowo, jest wszędzie pełno informacji. Wszędzie. Zwłaszcza w internecie. A co to jest Czarny Piątek? Wyprzedaże w sklepach. A skąd to się wzięło u nas w Bełchatowie? No z zachodu chyba, nie? A duże są te przeceny? Nie wiem, bo nie byłam, bo ludzie głupieją. A dlaczego uważa pani, że ludzie głupieją? No bo się rzucają. Najpierw podwyższają cenę, a później na dół biorą o parę groszy i tak jest wyższa cena jak była. A korzystał już pan z tych przecen? Tak, wczoraj. I była duża przecena, czy raczej to taki pic na wodę? 30% bodajże. Także zadowolony jestem. O wyprzedażach słyszałam, tak. Kto ma ochotę, to kupuje. Proszę? Black Friday.
No i nie wiem. A na czym polega ten czarny piątek? Na wyprzedażach. Jakich wyprzedażach? No ciekawych chyba, chociaż nie skorzystałyśmy dzisiaj. Wiesz, co to jest Black Friday? Tak. A co to jest? No, przeceny są w sklepach. Co to jest Black Friday? To jest czarny piątek. Ojej. Bo mam popsuty telewizor, to najwięcej wiem, wie pani, z radio. Z radia znaczy. Ale coś mi... Nie wiem, czy to będzie piątek, czy czwartek. Dobrze, piątek. No, to dobrze mówię piątek, bo w radiu słuchałam, także... Miło iść na zakupy, to jest okazja.